W dzisiejszym odcinku przedstawiamy 5 modeli wysokowydajnych prac zmiennokomorowych na świecie. Wyróżniają się one m.in. pod względem szerokości podbieracza, średnicy i gęstości formowanych bel, czy czasu wyładunku. To głównie te parametry wpływają na ich wysoką wydajność. Dajcie znać w komentarzu, która według Was jest najlepsza. McHale to irlandzki producent specjalizujący się w prasach. Jego najwydajniejszy model prasy zmiennokomorowej to V8950, który jest w sprzedaży od 2020 roku. Prasa McHale wyposażona jest w 15 noży oraz rotor. Komora prasująca posiada 3 pasy bezkońcowe i formuje bele o średnicy od 60 do 190 cm, pracując z podbieraczem o szerokości 210 cm. Niemiecka marka Klaas oferuje model wariant 485 RC Pro od 2019 roku. Bazuje on na rotorze tnącym 360 stopni wyposażonym w 14 noży. Komora prasowania posiada 4 pasy i formuje bele o szerokości w przedziale od 80 do 190 cm. W tym modelu podbieracz ma szerokość 210 cm, a rozładunek balotu trwa 6 sekund. Krone to producent, który swoje prasy także produkuje w Niemczech. Model Varipak V190 XC+ pojawił się na rynku w 2019 roku. Prasa wyposażona jest w rotor z 26 nożami oraz podbieracz o szerokości 215 cm. Bele formowane są przez 4 pasy i mogą mieć średnicę od 80 do 190 cm. Prasa Krone Varipak V190 XC+ deklaruje czas rozładunku beli poniżej 5 sekund. W 2017 roku pojawiła się na rynku prasa zmiennokomorowa V461R amerykańskiej marki John Deere. Prasa pracuje na rotorze wyposażonym w maksymalnie 25 noży oraz podbieraczu o szerokości 220 cm. Komora prasowania posiada 2 zamknięte pasy i formuje bele o średnicy od 80 do 185 cm. Czas wyładunku beli i zamknięcia tylnej klapy wynosi mniej niż 5 sekund, a gęstość bel słomy zbliża się do 130 kg na metr sześcienny. Wydajność przy prasowaniu słomy to nawet 30 ton na godzinę. Najnowsza na rynku wśród pras zmiennokomorowych to prasa marki Kuhn. Ten francuski producent w 2020 roku wprowadził na rynek model VB7190. Maszyna wyposażona jest w rotor z 23 nożami oraz podbieracz o szerokości 230 cm. Bele o średnicy od 80 do 185 cm formowane są przez system czteropasowy. Prasa Kuhn VB7190 wyrzuca bele wraz z zamknięciem tylnej klapy w ciągu 4 sekund. Wydajność przy zbiorze słomy to nawet 30 ton na godzinę, a gęstość beli, jaką można uzyskać, zbliża się do 140 kg na metr sześcienny. Którą z tych prezentowanych pras wybrałbyś dla siebie? Jakie zestawienie top maszyn chcielibyście zobaczyć? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zasubskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i pamiętajcie, bądźcie na czasie.